Ja bym też chciała zaproponować ci welon. Jak najbardziej. Bo mam dwie opcje. Zobacz. Pierwszy, taki bardziej fikuśny, na grzybyku, z kokardą. I on jest taki bardziej nowoczesny, też na pewno bardziej modowy. I wygląda w ten sposób. Ja wam, dziewczyny, pokażę. O. To nie zdecydowanie nie mój typ. Nie twój typ? Nie. Tak, nie za bardzo, że nie za bardzo. Bo ja lubię długi. Długi. Tak. Klasyczny, elegancki. Tak, elegancki. Ja to taki, no nie podoba. To ja pokażę najpierw na sobie, dziewczyny, żebyście mogły ocenić, jak on wygląda i jak on pracuje. To jest welon jedwabny, więc dodaje szlachetności, ale zobaczcie też takiej zwiewności, no i w momencie, jak się kroczy... To mi się podoba, to jest pani młoda. To zdecydowanie nasz typ. Jest taki creme de la creme welonów, klasyka w najpiękniejszym, najdelikatniejszym i subtelnym wydaniu. I to jest jedwab? Pani... Tak, oczywiście, naturalny jedwab, proszę zobaczyć, jaki jest delikatny. Fajny materiał. Jedwab jest drogi, fajny, szlachetny materiał, podoba mi się. I Ewelina, co z butami jeszcze? Wiesz, bo ja mam dużo propozycji. Dużo. Wiesz co, większość tych butów mam w rozmiarze właśnie, który ty nosisz. Więc teraz pytanie, czy któryś z tych butów podobają ci się i chciałabyś je spróbować założyć do swojej sukni? Wizualnie podobają mi się wszystkie, natomiast widzę już, że wszystkie są wysokie, a ja nie chcę wysokich butów. Chcę mieć buty płaskie. Sama mam 178 cm wzrostu i zazwyczaj, gdy zakładam szpilki, jestem najwyższą osobą na weselu. Albo na takim maleńkim obcasie. Oby był mąż za niski. A zobacz te, bo to nie jest wysoki obcas. Nie, to jest dla mnie za wysoki obcas. Za wysoki? Zdecydowanie. A te, zobacz, tutaj? Też za wysoki. No to mnie trochę zbiło z pantałyku, bo przywiozłam za sobą bardzo dużo propozycji, a okazuje się, że Ewelina oczekuje zupełnie czegoś innego. Dobra, to tutaj musimy pokombinować. Bo byłaby wyższa, to no jak... Zawsze jest ładnie, jak młody jest wyższy, prawda?